witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na tej konferencji prasowej. Podobne konferencje odbywają się w całej Polsce w poniedziałek i we wtorek parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w związku z wydarzeniami z ostatnich kilku dni zwołują konferencje, na których przedstawiamy stanowisko i staramy się prostować te nieprawdziwe informacje, które w dużych ilościach trafiły i do mediów, i do obywateli. Część osób się niepokoi, bo właśnie ma taki zmanipulowany przekaz, stąd nasza inicjatywa, żeby spotkać się bezpośrednio z mediami lokalnymi i przekazać naszym wyborcom, mieszkańcom naszych okręgów sytuację, jak ona wygląda. W ostatni piątek miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie. W czasie posiedzenia Sejmu, nad którym były procedowane dwie ważne ustawy. Ustawa budżetowa oraz tak zwana ustawa dezubekizacyjna, czyli ustawa, która zmniejszała wynagrodzenia, zmniejszała pensje dla byłych pracowników Służby Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, pensje do wysokości średniej krajowej pensji. Opozycja doprowadziła do uniemożliwiła prowadzenie obrad w sali sejmowej. Chronologia wydarzeń była taka, że jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, pan poseł Michał Szczerba, po kilkukrotnym upomnieniu przez marszałka został wykluczony z obrad Sejmu. Poseł zgodnie z regulaminem odwołał się od decyzji marszałka, została ogłoszona przerwa w obradach. W czasie tej przerwy obradowała komisja regulaminowa, która rozpatrywała wniosek posła Michała Szczerby o przywrócenie do udziału w obradach. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek posła Szczerby, w związku z tym marszałek nie przywrócił go do pracy na forum Izby Sejmu. Na co opozycja zareagowała, myślę tutaj o Platformie Nowoczesnej, zareagowała obstrukcją. Została najpierw zajęta mównica, a następnie fotel marszałka w taki sposób, że po raz pierwszy w historii marszałek polskiego Sejmu nie mógł prowadzić obrad. W efekcie tego, po spotkaniu z przedstawicielami klubów i wicemarszałkami, w czasie tego spotkania marszałek Kuchciński apelował o możliwość o umożliwienie prowadzenia obrad normalnych, w efekcie tego, że nie przyniosło to spotkanie żadnych pozytywnych skutków, marszałek Kuchciński zgodnie z regulaminem pracy Sejmu z artykułem 10 podjął decyzję o kontynuacji obrad na sali kolumnowej. To nie był precedens, takie wydarzenie miało już miejsce w 2010 roku, kiedy Sejm obradował na sali kolumnowej. Podobnie jak precedensem nie było wykluczenie posła z obrad. Przypomnijmy, pani marszałek Kidawa-Błońska kilkakrotnie wykluczała posłów z obrad, posłów, którzy uniemożliwiali albo utrudniali prowadzenie obrad. W efekcie tej decyzji Sejm zebrał się na sali kolumnowej, na której zgodnie z regulaminem Sejmu, z wszystkimi procedurami, przy udziale sekretarzy Sejmu oraz obsługi kancelarii Sejmu, czyli pracowników, którzy od 10-20 lat pracują w kancelarii Sejmu, zajmują się liczeniem głosów, zajmują się procedowaniem sejmowych dokumentów, w obecności tych wszystkich osób zostały przegłosowane zarówno budżet, jak i ustawa dezubekizacyjna. Chciałbym sprostować dwie informacje, które najczęściej się pojawiają. To są nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, dotyczące niewpuszczenia posłów na salę obrad, jaką wtedy była sala kolumnowa. Ja oczywiście brałem udział w tych obradach i w głosowaniu i sam widziałem zarówno posłów Nowoczesnej, jak i posłów Platformy. Wszyscy, którzy chcieli wejść, mogli wejść, natomiast niestety koleżanki i koledzy z obu tych formacji zajmowali się głównie przekonywaniem posłów niezależnych i posłów Kukiza, żeby nie brali udziału w głosowaniach, chcieli zerwać kworum. Nie udało im się zerwać tego kworum, w związku z tym większość z nich wyszła z tej sali, natomiast każdy poseł, który chciał wyjść na salę w trakcie obrad Sejmu, miał taką możliwość.
Ponadto nieprawdą jest, że to, ta część posiedzenia Sejmu była nielegalna. Była, tak jak powiedziałem, przeprowadzona zgodnie z regulaminem Sejmu i z konstytucją. Wszystkie procedury zostały dochowane. Wieczorem odbyło się pod Sejmem zgromadzenie, na którym spotkali się przeciwnicy obecnej większości parlamentarnej. Byli oczywiście wspierani przez posłów Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Polska jest wolnym, demokratycznym krajem, więc nie ma absolutnie nic w tym złego, że ludzie demonstrują swoje niezadowolenie, zadowolenie. No, w tym przypadku oczywiście było to niezadowolenie. Pretekstem do tego były nowe regulacje dotyczące funkcjonowania mediów w Sejmie, natomiast ta demonstracja przerodziła się w demonstrację przeciwko większości parlamentarnej i przeciwko obecnemu rządowi. Ja wyszedłem do tych demonstrujących, rozmawiałem z ludźmi w tłumie, spędziłem tam blisko 2 godziny. To, co nas bardzo niepokoi, to poziom agresji i poziom emocji, które w tym zgromadzeniu były obecne i które były podgrzewane przez wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Te emocje mogą nas doprowadzić do czegoś bardzo niedobrego. Mieliśmy, przypomnijmy, w III Rzeczpospolitej jeden mord polityczny. Został zabity pracownik Biura Prawa i Sprawiedliwości, pan Marek Rosiak, nasz kolega. Druga osoba została ciężko ranna. Tej zbrodni dokonał były działacz Platformy Obywatelskiej, który wykrzykując, że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego, dopuścił się tego czynu. Na pewno na to wpływ miała atmosfera, która była w 2010 roku właśnie w Polsce wytwarzana, atmosfera agresji i niechęci wobec Prawa i Sprawiedliwości. Obawiamy się, że te emocje, które w tej chwili są rozpalane, mogą doprowadzić do kolejnego nieszczęścia. Mieliśmy już do czynienia z atakami na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. 1,5 dnia temu zostało zaatakowane biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku. Dlatego apelujemy, w tej chwili, zwłaszcza, że jest okres przedświąteczny, zbliża się Boże Narodzenie, powinniśmy ostudzić emocje. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów i wszystkich działaczy politycznych, wszystkich partii politycznych w Polsce o to, żeby ten czas poświęcić na refleksję, na ostudzenie nastrojów, na ostudzenie emocji. Powinniśmy wspólnie rozmawiać, jeśli są problemy, powinniśmy je rozwiązywać. Sala Sejmu, sale Senatu są po to, żeby dyskutować, a nie po to, żeby obstrukcją uniemożliwiać obrady. Apelujemy do naszych koleżanek i kolegów z opozycji o to, żeby umożliwili normalne funkcjonowanie parlamentu. Jeżeli są jakieś pytania z Państwa strony, to ja chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Na zakończenie może też wszystkim mieszkańcom chciałbym złożyć życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że poza tradycyjnymi życzeniami rodzinnych błogosławionych świąt trzeba dodać jeszcze życzenia, żeby to były święta spokojne. Ten spokój jest dla nas bardzo istotny w całym kraju. Tu już w tej chwili nie chodzi o to, czy jedna czy druga formacja polityczna odniesie jakieś zyski albo straty polityczne. Tutaj chodzi już o dobro Polski, a te emocje, które zostały ostatnio wywołane, na pewno temu nie służą. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Panie pośle, to, co się działo w Sejmie, możemy, to nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, ponieważ otrzymujemy relacje dość sprzeczne, prawdę mówiąc. Wczoraj od posłów Platformy Obywatelskiej, dzisiaj od Pana. Natomiast chciałbym zapytać Pana o zarzewie całej sytuacji, czyli o to, co zrobił poseł Szyszka, czyli o Szczerba, czyli o konflikt, w zasadzie ograniczenie praw dziennikarzy i o to, co dzisiaj powiedział marszałek Karczewski, że był to duży błąd Prawa i Sprawiedliwości. I o to, co wczoraj powiedział Michał Ujazdowski, no skrytykował i powiedział w ogóle, że całe działanie Prawa i Sprawiedliwości nie idzie w tą stronę, w którą trzeba. To jest pierwsze pytanie. I drugie, to samo pytanie, które wczoraj zadałem posłom Platformy Obywatelskiej. Jak daleko trzeba posunąć się i jak daleko obie partie są w stanie posunąć się
w swoim zacietrzewieniu i w chęci nieustąpienia drugiej strony? I co musi nastąpić, żeby któraś z partii zrobiła krok w tył? Zaczynając od pierwszego pana pytania dotyczącego uregulowania pracy mediów na terenie Sejmu. Rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że komunikacyjnie ta sprawa została źle przedstawiona, ale tutaj w piersi uderza się przede wszystkim nie Prawo i Sprawiedliwość, bo to nie formacja polityczna jedna albo druga podejmuje tę decyzję, a Kancelaria Sejmu i Senatu. Jest szef Kancelarii Sejmu, szef Kancelarii Senatu, to oni podejmują decyzję o uregulowaniu zasad działania mediów na terenie parlamentu. To, co warto podkreślić, no bo jakby siłą rzeczy w tym uczestniczymy jako posłowie, którzy pracują w Sejmie, senatorowie, którzy pracują w Senacie, od początku była komunikacja, ale ona była źle prowadzona, dzisiaj ta sytuacja pokazuje, polegająca na przedstawieniu intencji. Chodziło o pewne ucywilizowanie zasad działania mediów. Co to oznacza? Ja mogę Państwu podać przykład, którego sam byłem świadkiem, bo najlepiej na takich przykładach się to tłumaczy. Wychodził premier z sali obrad, już nie pamiętam, czego dotyczyła sytuacja, czego dotyczyła sprawa, to był jakiś gorący temat. Dziennikarze się rzucili, żeby zadać pytanie. Przed premierem szedł BOR, który no, umożliwiał mu przejście. Wiadomo, że pierwsi rzucają się operatorzy, bo mają kamery, to są zwykle mężczyźni. Za nimi byli dziennikarze i dziennikarki. Jedna z dziennikarek, która próbowała mikrofon przystawić, w takiej umieścić pozycji, żeby było słychać, co premier ewentualnie mówi, została przewrócona, poturbowana. Nie było to niczyją złą intencją, po prostu tłum, który w ten sposób funkcjonuje, no takie rzeczy się zdarzają. I chodziło między innymi w tych regulacjach o uniknięcie, doprowadzenie do takich unormowań, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. I tak, gdyby były wprowadzone te regulacje, które proponowała Kancelaria Sejmu, jeżeli porównamy zasady działania Sejmu w Niemczech, w parlamentu w Niemczech, we Francji, we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Brukseli, okazuje się, że w Polsce nawet po wprowadzeniu proponowanych przez Kancelarię Sejmu zasad, możliwości funkcjonowania mediów byłyby i tak o wiele, wiele większe niż w tych innych parlamentach. Ale, że ta komunikacja ze strony Kancelarii Sejmu była słaba, że intencje zostały opacznie zrozumiane, że wywołało to takie, a nie inne emocje. No stąd się rozpoczął ten dialog. Można teraz dyskutować, który prowadzi obecnie pan marszałek Karczewski, o którym pan redaktor mówił. Można dyskutować, czy to nie za późno, prawda, że można było wcześniej. Wszystko zgoda. Natomiast no ważne, że ten dialog się rozpoczął. Ja wierzę, że zostanie tutaj wypracowany konsensus. Myślę, że nie ma w Sejmie Polskim parlamentarzystów, którzy chcieliby ograniczać, czy w Sejmie, czy w Senacie, nie ma parlamentarzystów, którzy chcieliby ograniczyć wolność mediów. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy jeszcze niedawne czasy komuny, kiedy media były koncesjonowane, kiedy niezależni dziennikarze byli prześladowani i ograniczanie działania mediów kojarzy się jak najgorzej. W związku z tym nie ma nikogo, kto by chciał do tego doprowadzić. Natomiast rzeczywiście jakby ta komunikacja, jakie są intencje i czemu to ma służyć, rzeczywiście była słaba. No, nie chcę zrzucać tego na Kancelarię Sejmu i Senatu, ale tak jak powiedziałem na wstępie, to są ich inicjatywy, oni są za to odpowiedzialni. Natomiast my jako formacja polityczna w poczuciu też odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje i za te emocje, które zostały wywołane, na wniosek prezesa Kaczyńskiego rozpoczęliśmy dialog, który koordynuje marszałek Karczewski. Jak powiedziałem, wierzę, że doprowadzi to do wypracowania takich zasad, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich. Odnośnie tego, o co pan pytał w kontekście ministra Ujazdowskiego, no, ja nie jestem rzecznikiem ministra Ujazdowskiego, więc należy jemu zadawać pytania o to, jakie były intencje przy jednej czy drugiej wypowiedzi, a tej wypowiedzi marszałka Karczewskiego, o której pan mówił, że dzisiaj miała miejsce, ja jeszcze nie znam, jestem od rana w okręgu, mam po prostu spotkanie za spotkaniem, także trudno mi odnosić się do wypowiedzi, których nie znam. A jeszcze takie ostatnie pytanie moje. Cieszę się, że pan wspomniał o tym ograniczeniu prasy, czy uporządkowaniu pracy prasy, ponieważ w 2008 roku, kiedy ówczesny marszałek Bronisław Komorowski robił dokładnie to samo, to znaczy to dokładnie w taki sam sposób argumentował swoje
działania wobec dziennikarzy. Państwo protestowaliście przeciwko właśnie ograniczeniu prawa prasowego i ograniczeniu dostępu prasy do prac Sejmu. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że jestem posłem pierwszej kadencji, więc nie wiem, co się działo w 2008 roku. Natomiast tak jak powiedziałem, jestem w ogóle przeciwnikiem ograniczenia możliwości funkcjonowania prasy. Uważam, że jeśli ktoś się decyduje na to, aby być posłem czy senatorem, musi się liczyć z konsekwencjami takimi, że staje się osobą publiczną i po prostu no, prawem prasy jest interesowanie się jego życiem, jego działaniami. Takie stanowisko prezentuję.